Witam wszystkich. Dzisiaj 17 czerwca, sobota. Przyjechaliśmy na giełdę do Kłodzka na zakupy. Jutro pojedziemy na giełdę do Wałbrzycha handlować. Tak. No i standardowo zobaczymy, co uda nam się zobaczyć ciekawego i co kupimy. Reklama giełdy w Kłodzku. Zobaczymy, co nam się kupić. Zobaczyć przed giełdą, przed wejściem na giełdę. Stoiska mają. Zobaczymy. Ciekawe z ciekawości, co będzie ciekawego. Jaka cena? 6 zł. 6 zł. Jak ktoś chce to na blinty, jak ktoś chce to na taczki. No, no. Już brać. Jaka cena? Jaka cena kufa? No, trzeba dać tak. Ja dwie dychy chcę, ale potargować się można. Potargować się można. Później będę wracał, żeby zobaczył. Potargować się można. Słusznie. Potargować się można. Będzie mniej w przyładowaniu. Mam zingierkę przygotowałem też taką, wiesz? Ale... Ale... Jak te buty? Damskie? Tak. Jak za darmo, one teraz kosztują mają. A za 30 pójdą? Proszę? Za 30 pójdą? Nie, nie. Absolutnie. To się tak nie robi. To dwie pary, jakby te brał, to ile też? 50 złotych. Te? Tak. Zaraz wchodzimy na giełdę. Trzeba zapłacić za bilet 2,50. Nigdzie na giełdzie się nie płaci, tylko w Kłodzku trzeba płacić 2,50. Kolejka za biletem do giełdy.
1500, 1900. 480 deko. Dobry. Dzień dobry. To jest ta przygotowana. Dla pani też pozwolił wziąć. Dobra. Weszliśmy. Bilet. $2.50. Bilet $2.50 do tego gazeta Głos Regionu. Te małe talerzyki w jakiej cenie? 30 sztuk. Zobaczmy tutaj na szkło. Na stare zabawki. Militaria, wędki. Dobry. Dobry, to są pińszczyzna za 5 zł. Ma pan lepsze, tamten drugi. Chyba, że pan sobie jakiegoś ładnego sądu wie, za to można. 5 zł wszystkie, czy szuka? 5 zł za sztukę. To gdzie za wszystkie? Jego chińskie to... Ale co? Nie wie pan, bo ja to nie tego. Nie analizowałem jeszcze. To muszę pogrupować dopiero. A te? Tego chcę przydychę, bo ja to tyle za niego dałem. Ewentualnie 25. Lecimy naokoło. Giełda Glac, Kłodzko. No pokoju, a gdzie w Świdnicy? Świdnica, no, widzę. Ładne, no, widzę, dobrze, no, pięknie.
Tylko wchodziłem do takiego plastyku, bo ramki nie miałem. No jeden książ się tylko ostał i ten. Jaka cena? Tak do zabrania 6 dyszek. Kościół. To był cały album ze Slayzen, nie? Tylko że ktoś powyjmował wcześniejsze, nie? I zostały tylko książ był i ten kościół pokoi. Fenomen, nie? Bo w końcu tam 3500 osób się w nim mieści, nie? Tak jest rozpracowane. Gada się. A to jaka cena? Stówkę za ten pochmurny dzień. Ja metr ważę cały czas. Nie ma gdzie się zbawić. Szanowny panie, to co pan może, to niech pan sobie odłoży tu, żeby jak najmniej pan ważył. Bo to ciuchy. Aha, no to chyba. Ja to nie przeszkadza. Chyba, że tak, szanowny pan. To jest zestaw kempingowy, tam są wiesz, wszystko. No ładnie, tam mam kartę. No jaka cena? 140, 12, wiesz co to jest? Nie, butelki. Nie, to jest na koniec i roku. Dobrze, już. Wszechno nic, nic i wszechno, wszystko nic, nic i wszystko. O. Wszystko z Niemiec. Wystawka z Niemiec. Jak będzie coś nie tak, to nie mi nie wejdzie. Wszechno nic, to tyle. Ja kupiłem do papa i nic. Ja oni tam coś, teraz się coś widzę, że tego. Nie wiem, Przygotuję się.
Jaka cena? Nie chyba do tego na tych. No 2,50 biorą. Jedyna giełda na tym terenie, na którą się płaci, żeby coś kupić. To, że my płacimy, że się wystawiamy, to rozumiem, ale... Ani Świdnica, ani Wawrzychu się nie płaci. Nigdzie, tylko tutaj. Tylko ty na tej rolety. Jeszcze za małe, to jest na puszka. A po co ty się jedzie? No bo kupuję takie pizdryki. Dobra, idę dalej z nimi. Ja to nie wiedziałem lepiej. Sam badzie.
Telefony w jakie ceny? Nie wiem, czy ty chyba z ładowarką, nie? A działa? Działa. No, ale ten nie ma ładowarki, ten w tym nie działa, nie? Ładowarka, ten nie ma baterii chyba. Na pewno spadło teraz. Tak, ale to nie ma baterii. Kładki nie ma w środku. Aha, tego. Czapkę ubierze i będzie... Telefony w jakie cenie? A różne ceny, od 10 zł do 250. A działają? I działające, sprawdzimy, sprawdzimy. A działające, to które? Trzeci. Ten i te dwa.
Ten samochód w jakiej cenie? Po piątce. Ten? Po dyszkę. Ale nie masz tego zasilacza. No, ile z przodu? Nie? Na razie kupiliśmy jeden bryloczyk Coca-Coli. Tu do kluczy daliśmy. Na razie sam badziew. To będzie w jakiej cenie? Ten munek?
jakieś takie kursy wartości, żeby to... Nie, nawet nie wiem, będzie brał jeden, dwa, trzy, wracamy już z giełdy do auta, jedziemy do domu. Słabo było w Kłodzku, nic nie kupiliśmy, tylko jedynie jeden bryloczyk Coca-Coli. Słabo było, prawie sam badziew, wszystko kartony bananówki z Niemiec, żadnego szkła, niczego nie było. Idziemy do auta, no i widzimy się jutro na giełdzie w Wałbrzychu, myślę, że będzie lepiej. Już jesteśmy w domu, po giełdzie jeszcze pojechałem, bo zamówiłem przez internet u pana w Kłodzku szklanki, kieliszki. Kieliszki Sadowskiego, huta Sudety w Szczytnej koło Kłodzka. Huta szkła kryształowego Sudety w Szczytnej koło Kłodzka na Dolnym Śląsku. Kieliszki z Perelu, 6 sztuk i 4 kieliszki niebieskie. Nie wiem jakiej huty i co to są za kieliszki. Jak wiecie, to mi napiszcie w komentarzach. I czy dobrze mówię o tych wszystkich kieliszkach? Zaraz je powyciągam. Zaraz kieliszki powyciągam i pokażę, jak wyglądają. Zaczynamy wyciągać kieliszki. Każdy kieliszek inny. Już wyciągłem. Jest 2, 3, 4, 5, 6 szklanek miodowych Sadowskiego. Takie kieliszki. Sadowskiego 6 kieliszków. 6 kieliszków Sadowskiego miodowych. I 6 kieliszków o takim kolorze. Taka stopa. 3 Sadowskiego kieliszki na takiej stopie i 3 na takiej. Myślę, że moje zakupy wam się podobały. Jutro spotykamy się na giełdzie w Wałbrzychu, na moim stanowisku i zobaczymy, co uda mi się sprzedać i co uda mi się kupić. I dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do jutra, cześć.